Mamy, proszę Państwa, kworum. Proszę Państwa, otwieram. To jest pan dla siebie. Bo już jak doszliśmy do 40, to już mam problem z czytaniem. 41. sesję Rady Dziedzictwa 13 w dniu 13 sierpnia 2013 roku. Serdecznie Państwa witam. Przepraszam, że zrobiliśmy ją w sierpniu, ale studium warunkować termin złożenia jest do godziny do dnia 19. W związku z tym musimy zdążyć z ewentualnymi poprawkami. Proszę Państwa, porządek obrad macie Państwo przed sobą. W punkcie pierwszym, druk numer 1 nie głosujemy, bo był stosowny czas złożenia. Głosujemy, proszę Państwa, o druku numer 2 wprowadzenia do porządku obrad. Pierwszy to projekt uchwały komisji. Jeśli mogę prosić Państwa o wyświetlenie. W punkcie czwartym, druk numer 2, projekt komisji planowania przestrzennego w sprawie zamierzenia inwestycyjnego. Dotyczy to budynek wielorodzinny przy ulicy Dębowskiej. Głos za, głos przeciw w tej sprawie? Nie widzę. Kto z Państwa radny za prowadzenie druku numer 2 do porządku obrad? Zacznijmy. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Prowadziła do porządku obrad. Projekt uchwały według druku nr 3 to jest projekt Komisji Planowania Przestrzennego do projektu studium warunkowe przestrzennego do programu przestrzennego miasta. Głos za, głos przeciw, się zgadza. Przypomnę, że projekt Komisji Planowania Przestrzennego został do Państwa wysłany drogą mailową. Mamy jeszcze te oczywiście drugi wydrukowane listy. Głos za, głos przeciw, się sprawie. Nie widzę, głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 3? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że wprowadzenie do porządku obrad druku nr 3. Projekt uchwały do druku nr 4. Projekt uchwały zarządu w sprawie zadań powierzonych w zakresie budowy przebiegowych zbiorników i ocieplenia na 2014. Głos za, głos przeciw, jest sprawie. Nie widzę. Kto z Państwa radnych za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 4? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 14 za, 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że wprowadziła do porządku obrad druku nr 4. Projekt uchwały do druku nr 5. Projekt uchwały Komisji Infrastruktury w sprawie wydzierżawienia części działki 322 przez 45 obrad 19 to duży. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 5? Kto jest za? 15 za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 1 za. Prowadziła do porządku obrad druku nr 5. Projekt uchwały do druku nr 6. Projekt Komisji Infrastruktury w sprawie zbycia działki 15 przez 112, obręb 27, powietrzny, 0,530 metrów. Położone tu już radę. Głos za, głos przeciw w tej sprawie? Nie widzę. Słucham? Nie, nie, się to głosujemy w tej sprawie za wprowadzenie do porządku obrad druku nr 6. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 1 za. Prowadziła do porządku obrad druku nr 6, projekt uchwały do druku nr 7 tej Komisji Infrastruktury w sprawie zabezpieczenia stałych środków transportu miasta Polski do Elbląga. Powiem tylko tyle, że jest to inicjatywa dzielnicy bodajże drugiej, tak, Pani Przewodnicząca Burze? Tak. I chodzi o to, żeby 1% jest wniosek do prezydenta miasta, do Rady Miasta Krakowa. No tak, ale ja idea sprawy, żeby 1% z budżetu miasta Krakowa był przeznaczony na wykup na teren zielony. Ale to będziemy omawiać. W każdym razie idea jest taka. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad nr 7? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
15 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujący, 1 problem, porządku wersji na siedmiu brewę, równoważenie w sprawie nazwy przystanku. Te nazwy się dokonały, ale proszę o uchwałę. Chodzi o to, że praktycznie przystanki autobusowe, duże tramwajowe, bo tam chodzi o kabel, nazwy bardziej przestrzeń niż instytucji. Tak jak była kabel, by zmienił na Malborską, a na przykład Bakuti, którego już od dawna nie ma, zmienił na Bazarową, albo sklep, którego naprawdę może już nie być, jak troszkę zmienia, nie ma, zmienia na Prześnice, które są najbliższe, tam Szpara Wolecznina. Głos za, głos przeciw tej sprawie. Nie widzę, kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku numer 8. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Chcę dodatkować do porządku obrad numer 8. Według druku numer 10 w sprawie bycia działki. 9 w sprawie bycia działki. Numer 198 przez 2, to powiedzmy 142 metry oraz sędziowki 191 przez 2, 62 metry przy ulicy Krzywda. Głos za, głos przeciw tej sprawie nie mówił. Ja przypomnę tylko, że sprawa dotyczy terenu, który jest za ekranem, a pomiędzy ekranem a budynkiem mieszkalnym są pozytywne opinie, że i tak nie do wypowiedzi. No i granica zabudowy chyba nie podzielona. Głos za, głos przeciw tej sprawie. Nie widzę głosu. Ktoś na sprawie za wprowadzenie do porządku obrad numer 10. 9. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 13 za, tak? 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wprowadziła do porządku obrad. Tryb uchwały do druku numer 10. Tutaj komisji infrastruktury w sprawie zbycia działki przy ulicy Obrońców Gminy, drogę 23. 900 metrów dalekowych. Głos za, głos przeciw tej sprawie. Nie widzę, kto z Państwa radnych zaprowadzeń do porządku obrad druku numer 10. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. I dobra, wprowadzę do porządku obrad druku numer 10. I projekt uchwały numer 11, to jest uchwała zarządu komisji zarębia wyborów. Otóż mamy 30 tysięcy na zadaniach wydatków, czy na części na środki już zawsze przychodzi. Natomiast brakuje nam na zieleń. Głównie na zieleń przy utworzonym obrótku jordanowskim przy ulicy Płaszowskiej. Ostatnio już ten czas pokazał, że korzystanie z tego ośrodka, z tego ośrodka jest możliwe. Przy takich uchwałach, szczególnie jak widzę, że tam nie ma tego stanu staraty cierpia, również zapora. Chcę zamknąć i zrealizować. To są te kartki. Głos za, głos przeciw. Kto z Państwa za do porządku obrad numer 11? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Chciałem zarejestrować do porządku numer 11. Czy ktoś z Państwa radnych grupa? Komisja chciała jeszcze do porządku obrad wprowadzić w roku. Proszę Państwa, w związku z tym przystępujemy do realizacji porządku obrad. Do protokołu z poprzedniej sesji wpłynęła uwaga, w związku z tym wpłynęła uwaga na piśmie. Musimy tę uwagę przeanalizować i przyjmiemy ewentualnie ten porządek, czy naniesiemy tę uwagę, czy będzie do tego realizować. Dla następnej sesji.